Dobra. Kark przestawiony. Dokładnie. Przypomnę. Witam wszystkich widzów. Dziki przy mikrofonie. Dzisiaj znowu z Mańkiem. Temat dosyć... Znaczy, dajmy się w sumie Mańkowi przedstawić i przywitać, no nie? Hej, Mańek. Nazywam się Mariusz, nie piję od 5 lat. I jestem kulturystą. Temat dzisiaj poważny. Niewłaściwi trenerzy, kiepscy trenerzy. Pogadamy sobie o tym całym syfie, który jest w branży. Ja u siebie na kanale nagrałem materiał dotyczący znalezienia dobrego trenera. Także podlinkuję Wam tam w opisie na dole. Jest to materiał, który skupia cechy, na których warto się skupić, jeśli chodzi o wybór dobrego trenera. Nie ma tutaj żadnej autoreklamy, także możecie sobie sami połączyć kropki i znaleźć taką odpowiednią osobę. Dzisiaj odwracamy o 180 stopni i porozmawiamy, na co zwrócić uwagę, jeżeli ktoś chce nam wcisnąć kit. Jak po czym poznać kiepskiego trenera? Także oddamy głos Mańkowi. Oddamy głos do studia. Wiesz co, dla mnie zawsze od razu, co mi pierwsze przychodzi do głowy, to jest takie nachalne reklamowanie się, bo z tego... Słuchaj, ja ogólnie miałem tak, że nie wiem, czy zauważyłeś, ale ja nigdy nie reklamowałem swoich usług, w sensie takim, że gdzieś tam robiłem posty sponsorowane, czy tam pisałem, że mam ostatnie 2 wolne miejsca do prowadzenia, czy tam robię, chociaż to nie jest tam jeszcze do końca złe, czy tam jakieś tam promocje robiłem, po prostu zawsze praca sama się obroniła i zawsze klienci byli, są i cały czas dochodzą, odchodzą, no to nie trzeba się reklamować. Dla mnie zawsze, jak widzę właśnie tam plany treningowe za 49 zł, czy tam prowadzenie 3 miesiące za darmo, a później 49 zł, 99 groszy, no to już wiem, że ja do takiego trenera bym nie poszedł. No bo to jest, no nie wiem, no skoro nikt nie chce z nim współpracować i musi wydobywać z siebie aż takie różne niecodzienne i drastyczne cechy, żeby przyciągnąć do siebie klientów, no to ogólnie też jestem takiego zdania, że co tanie, to jest gówniane. Jak gdzieś więcej zapłacisz za ciuchy, za jakąś usługę, za cokolwiek, to zawsze no, ja wychodzę z tego założenia, że to jest lepsze. Tak samo, nie wiem, auta, no kup kurczę Opla jakiegoś, czy coś w tym stylu, a kup na przykład Mercedesa albo BMW czy Audi. No to już jest inna półka, inna marka. Chociaż też nie generalizujmy i też nie będę twierdził, że za trenera trzeba szukać tego najdroższego, bo ten najdroższy znaczy, że będzie najlepszy, bo też tak nie jest oczywiście, tylko no, trzeba jakoś też samemu powoli wyciągać wnioski, tak? Tak, tutaj jest bardzo ciekawy punkt, co Mariusz poruszył. Pójdziemy sobie tym tropem dalej. Popatrzcie na to z perspektywy wy, podopieczni, osoby, które nas oglądacie, widzowie. Zamieńmy się trochę rolami i pomyślcie, że wy macie do zaoferowania taką usługę, czyli chcecie pomóc indywidualnie jakiejś osobie. My z Mańkiem się już chwilę tym zajmujemy i powiedzmy, że mamy taką pojedynczą osobę. Nie sprawia zajebiście dużych problemów, ale z drugiej strony i tak trzeba trochę pogłówkować. Nie wiem jak u Mariusza, ale to przynajmniej przy dobrze zoptymalizowanym systemie pracy, planie treningowym, raportach, to jest ile? 1,5-2 godzinki tygodniowo, no nie? No tak. No to niech by było 10 godzin miesięcznie na taką osobę. I tu nie są przypadki, w przypadku prepa na przykład, czy gdzie trzeba przypracować więcej. I teraz pomyślcie sobie, mamy taki trening, indywidualne podejście, prowadzenie miesięczne za 59 zł. Podzielcie sobie to 59 zł na 10. To ile Wam wychodzi za godzinę Waszej pracy w obecnych realiach? 5 zł 90 groszy. Ja rozumiem, że jest grupa ludzi, która zaczyna, która nie chce sobie stawiać takiej stawki, bo to jest bez sensu i chce się jakoś wybić, więc ustawia sobie, albo chce się nauczyć i chce sobie coś takiego wyrobić. Ale jeżeli widzicie na horyzoncie bardzo znaną osobę, która ma coś takiego ustawione, no to coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Nikt nie będzie za 5 zł 90 groszy napierdalał indywidualnie każdej godziny roboty, no nie? Chyba, że wiesz, no tutaj wtedy to już nie chodzi o napierdzielanie, tylko wtedy już jest, wszyscy do jednego wora lecą i jest taśmówka, no to wtedy mu się opłaca coś takiego robić, bo nie zajmuje to zbyt dużo czasu. Ale tak, wiem, do czego na dzisiejsze dojdziemy, bo też, kurczę, to trzeba poruszyć, bo to jest też bardzo śmieszne wychwalanie się niektórych trenerów, ilu mają podopiecznych,
albo te wolne miejsca właśnie, żeby dojść do teamu i do drużyny podopiecznych, tak. Nie? Kurwa, to jest the best. Ja to uwielbiam, ale to pewnie jeszcze dojdziemy do tego. Tak, później sobie... do podsumowania punktu tutaj. Dokładnie, tylko że wtedy nie piszcie, nie czytacie tego w ogłoszeniu, że jest to indywidualne podejście. Jeżeli ktoś napisze plan treningowy plus dieta, 59 zł, dobra, niech się znajdzie ktoś, kto coś takiego zrobi. Ale jeżeli ktoś pisze indywidualne podejście, konsultacje i inne... 24K? Tak, za 59 zł, to jest taka umowna kwota, no to znaczy, że coś tu jest nie halo i możecie mieć do czynienia z osobą, która prawdopodobnie wyśle wam gotowca. Dostaniecie coś, który dostał Janek i dostał Władek, gdzieś tam na drugim końcu Polski. Kolejny punkt, tu co Mariusz zaczął. Czekanie w kolejce do trenera. Maniek. No słuchaj, no to jeżeli ktoś ma takie obłożenie, że robi listę oczekujących, no to dla mnie jest jednym słowem debilem. Dlaczego? Już tłumaczę. Ponieważ ja gdybym miał aż takie zainteresowanie i sam bym nie wyrabiał się z tym tematem, ja bym zatrudnił osoby, które mogłyby mi w tym pomóc. Tak jak niektórzy nasi trenerzy w Polsce, którzy mają po prostu, i tego nie ukrywają, bo to jest normalne, mają takie obłożenie, że korzystają z usług dietetyków czy usług osób dodatkowych, które są zatrudnione na etacie i normalnie zasuwają, tak jak w prawdziwej firmie, i pracują normalnie, codziennie i robią to normalnie na co dzień, tak? Ale jak ktoś, wiesz, mnie to po prostu rozwala na łopatki, że słuchajcie, w tym miesiącu przyjmuję, mam listę osób oczekujących, i przyjmuję osoby gdzieś tam, które pół roku wcześniej zapisały, no to albo to jest farmazon, albo rzeczywiście ktoś jest totalnym nieogarem i robi 5 osób miesięcznie i reszta stoi w kolejce. No totalnym nieogarem to znaczy, że pieniądze, które leżą na wyciągnięcie ręki, bo ma zainteresowanie osób, które chcą być prowadzone, czy chcą być pod opieką takiego trenera, a ten trener tego nie wykorzystuje, no to jest normalny człowiek? No raczej nie chyba, prawda? To jest farmazon. To jest farmazon. Dlatego wiemy, że to jest farmazon, no bo tak, no bo to... Albo po prostu, wiesz, ktoś jest tak rzetelny naprawdę, no ale nie wierzę w to, no po prostu nie wierzę w to, że ktoś robi listę oczekujących i pół roku dopiero po pół roku osoby, które gdzieś tam, dzisiaj mamy co, październik, no to osoby, które pisały do mnie w marcu, dopiero teraz będę te osoby brał do prowadzenia. No kurwa, no słuchaj, no ja w to nie wierzę, że ktoś się na to nabiera, to też tak samo jest mądry, jak ten trener. Tak, to jest coś zdecydowanie nie tak i jeszcze te osoby mówią, że mają bardzo wielu podopiecznych, często po kilkuset podopiecznych. Po kilkuset, tak. Kilkuset no. Podopiecznych i oni sami pracują nad tymi planami. Kasper, wiemy ile zajmuje zrobienie jednego podopiecznego. Ja ci powiem ze swojego przykładu, bo też w pewnym momencie na początku gdzieś tam jak taki był większy hype na moje usługi, bo był taki moment w moim życiu, gdzie naprawdę tego się kręciło bardzo sporo, to wszystko było spowodowane nagrywaniem tej słynnej kanapy Tomczukowej. I wtedy, jak nagrywałem kanapę, to mój szwagier, siedzieliśmy jeszcze w firmie, pracowaliśmy, w ogóle robiliśmy coś innego, ja wrzucałem kanapę i mówiłem, Patryk, zaraz zobaczysz, co się będzie działo u mnie w wiadomościach prywatnych i to nie jest blef. Ja przestawiałem kompa, odwracałem do Patryka i pokazuję, patrz, co się będzie działo. I dosłownie wiadomości jedna za drugą wchodziły, Po dodaniu filmiku, gdzieś tam po pół godzinie wiadomości non stop przychodziły, prowadzenie. I w pewnym momencie był też taki moment, że codziennie jak siadałem do, nie wiem, 20, 30, 40 czy 50 raportów dziennie, to ja siedziałem od godziny 8 rano, szedłem tylko na trening, wracałem z treningu i co robiłem? I dalej pracowałem do 12, do 1. Bo ja miałem w głowie to, że ja pierdzielę, tyle ludzi, jak ja dzisiaj tego nie ogarnę, to jutro będzie jeszcze więcej i wiesz, jak ja się zamknę gdzieś tam w jakimś momencie, nie ogarnę tego, no za chwilę będzie tego tyle, że to już nie będzie, to będę musiał robić, jak gdzieś kiedyś słyszałem, że ktoś zaznaczał maile od podopiecznych i delay, tam z 200 maili delay i później po prostu dawajcie nowe i tyle, nie? No to dlatego wiem, że jak ktoś mi pisze, że ma 300 podopiecznych albo 400, no to kurwa się tylko delikatnie pod noskiem uśmiechnę, bo wiem, że to jest nie do ogarnięcia. Nie do ogarnięcia. Tym bardziej, że to jest praca, nasza praca polega na tym, że to nie jest tylko, że żyjemy od raportu do raportu. To są też, nie wiem jak na mini pracuje, bo podejrzewam, że każdy tak samo ma, bo znamy się, wielu nas jest tak. I wiemy, kto, że u każdego praktycznie jest podobnie.
że podopieczni to są jeszcze tematy na boku, które się z nimi obgaduje, to są jeszcze jakieś tam pytania, które się jeszcze obgaduje. Ja ostatnio Maćkowi tłumaczyłem, jak było też na, gdzie miałem wiadomości na Messengerze na przykład od podopiecznych i zawsze robiłem tak, że patrzę, ojej, okej, jest 50 wiadomości po jednego dnia na Messengerze, no to zaczynam odpowiadać na te najstarsze. A to były tylko same pytania, tak? Mhm. Odpowiadam na pytania i jadę na górę. Dochodzę na, gdzie już tam była ta ostatnia osoba, która danego dnia wysłała mi, znaczy pierwsza osoba, która wysłała mi, to zrobiłem, a nad nią już były kolejne odpowiedzi na te dalsze, na te pytania, które odpowiedziałem wcześniej. Czyli to się dalej, wiesz, ludzie, ja odpowiadałem jedno, a ktoś tam kontynuował dalej rozmowy. Czasami wychodziło tak, że to był czat całodniowy, dlatego ja odszedłem od tego, bo to było bez sensu, bo to więcej zabierało mi czasu to, że musiałem z każdym porozmawiać, a ja byłem taki, że tam nikogo nie olewałem, ktoś do mnie pisał, to ja do każdego odpisywałem. Zresztą teraz mam tak w raportach, tylko mam tak, że pracuję jakieś tam godziny, jak ktoś mi zadał później pytania, no to czekam na następnego dnia. No już nie siedzę tak jak kiedyś, że o Boże, muszę siedzieć, odpowiadać na najbliższe pytania. Dlatego, tak jak już powiedziałem, jeszcze raz to powiem, jak ktoś mi pisze albo gdzieś widzę, że jest 300-400 podopiecznych, to tylko się zastanawiam, jak? Jak ty to, dzieciaku, robisz, że ty masz czas na stawianie storek na Instagramie, gdzie opis storki jest, zajmuje, samo napisanie tego zajęłoby 15 godzinę. Minut. Z godziny, a przeczytanie zajmuje 15 minut. No to na pewno ty masz taki czas, tyle masz czasu, żeby pisać kurwa storki codziennie z półgodzinnym tekstem do przeczytania. Dlatego też, no to jest szybko, łatwo można rozszyfrować. Jak ktoś jest trochę inteligentny, to takiego trenera możesz szybko przejść na oczy i te wciskanie farmazonów, no że ktoś ma 500 podopiecznych, jest taki zajebisty. Tak ludzie walą drzwiami, oknami, czekają w kolejkach, kurwa, po 3 lata, żeby się dostać. No to, no słuchaj, 3 lata, razu, nie? 3 lata czekają, tak, no 3 lata musisz czekać, żebyś dostać na prowadzenie. To już ja bym zdążył schudnąć, kurwa, urosnąć i nie wiem, nawet niektórzy pewnie poumierali już w tym czasie, póki dostałeś do tego wybitnego trenera. Dokładnie, także już na to warto... No już nie się wkurwiłem, no. No ale na to, możecie zwrócić, uwagę to, co Mariusz mówi, to, co ja wam mówię i to sami dojdziecie w tym momencie, że tak naprawdę coraz więcej story, informacji, jakie będziecie widzieli podobnych, no to będziecie widzieli, o, czerwona flaga, coś tu jest nie tak. No przecież o tym żeśmy gadali, bo to nie są farmazony. My sobie z dupy, za przeproszeniem, tego nie wystraliśmy. Tylko to widać na co dzień po prostu. No to, co się dzieje na rynku, to, co się dzieje w branży, to wiadomo. No my też nie jesteśmy tutaj od tego, żeby, no, tak jak niektórzy mówią, ja jestem super trenerem, wszyscy inni są do dupy. Nie, my tego nie robimy, ja tutaj nie mówię, każdy sobie idzie do kogo chce. Tylko nie ma autopromocji, nie ma. Mamy tutaj film, którym chcemy rzucić jakieś tam światło na dane sprawy, żeby każdy mógł sobie troszeczkę pomyśleć, że rzeczywiście może tak jest. No ale to nie trzeba w dużej filozofii, wystarczy odpalić Instagrama i niektórych można szybko, tak jak powiedziałem, przejrzeć. Kolejny punkt, o tym będzie, tu będzie na grubo, bo no nie ma się co pierdolić z tematem. Trenerzy celebryci. Tylko tutaj chciałbym to podzielić na takie dwie podgrupy. Dlaczego to są kiepscy trenerzy? Jedna podgrupa, czyli ci dobrzy celebryci, to są ludzie, którzy po prostu zapierdalają. I to mówię do was podopiecznych, do osób, które szukają trenera. Jeżeli ktoś swoją metodyką pracy, skutecznością dorobił się statusu, bo każdy chce żyć lepiej. Każdy chce mieć fajną furę, fajną żonę, fajnego męża, fajną chałupę, jeździć na wakacje itp. itd. Więc jeżeli swoją ciężką pracą dorobiłeś się jakiegoś statusu, to wszystko poszło, no to automatycznie celebrujesz to życie, no nie? I masz tych podopiecznych w opór, bo masz ich więcej niż możesz przerobić. Więc uderzenie do takiego gościa z góry, jeżeli on ma trochę więcej jaj i ma do ciebie szacunek, no to napisze ci, wiesz co, nie poprowadzę cię, bo po prostu nie mam wolnych miejsc. Pójdź sobie do kogoś, poleci ci może kogoś ewentualnie, grzecznie cię spławi. I to jest okej, okay, to jest normalne. To nie są w większości osoby, które mają zajebiście dużo podopiecznych, są takimi celebrytami, trenerami, no to ciężko u takich osób o indywidualne podejście. Jeżeli oni są szczerzy, no to ci powiedzą, słuchaj, nie mam miejsc, albo napiszę ich do was, ich nie wiem, menadżer, dietetyk, trener, ktoś, kto u nich pracuje. I to jest spoko, to nie jest nic złego. Za to druga grupa, kurwa, to są pseudocelebryci. To nie są celebryci żadni, tylko Mariusz tutaj powie. Tylko sami, którzy się mianowali takimi. Tak. Celebrytami. Zanim przejdziemy do tego punktu, ja ci też coś powiem, Kacper, bo no. U mnie
swego czasu, nawet nie wiem, czy nie teraz, jeszcze dalej to trwa. Niektórzy mnie też nazywają, że jestem trenerem celebrytą i wiesz, do Tomczuka nie idź, bo on na pewno nie ma miejsc, nie? Albo że traktuje taśmowo. Nie wiem, skąd to się wzięło, bo nawet gdzieś tam miałem taką sytuację, gdzie gdzieś poznałem kogoś na siłowni i on do mnie powiedział, kurde, ja do ciebie się nie odezwałem, a przyjechał do mnie chłopak na trening. Gdzieś tam się umówił, dostał chyba od dziewczyny nawet ten trening i się umówił do mnie i powiedział, że nie mieszka gdzieś tutaj u nas niedaleko, nie, na Podlasiu. I mówi, że do mnie się nie odezwał dlatego, bo ktoś tam powiedział, kurwa, przestań, nie będziesz się odzywał, celebrytność, nawet nie odpiszę pewnie. Kurczę, nie wiem skąd taka sytuacja, bo ja tylko nie odpisuję na jakieś debilne pytanie, że ktoś mi tam jakieś dupę zawraca naprawdę już jakimiś pierdołami. Ej, Byku, ile mety wziąć na większy biceps? Albo ile mety, no tak pytanie nagle z dupy, no to wiadomo, na to nie odpisuję. Ale jak ktoś jest normalny, widzę, ma jakieś tam normalne podejście, normalne pytanie, no to zawsze odpisywałem i też ja prowadzę swoich podobieństw w ten sposób, że z każdym mam swój kontakt. Nie ma, nikt za mnie nie pracuje, nie mam botów żadnych, czy nie wiem, sztucznej inteligencji. Sobie sam pracuję, sam każdemu odpowiadam i zawsze jestem w takiej relacji też bardziej nie tylko trenerskiej, ale z niektórymi kumpelskiej, bo sobie piszemy, gadamy jakieś prywatne tematy. Wiadomo, też teraz nie powiem, że będę tutaj z wszystkimi od jutra i tylko i wyłącznie prywatne tematy rozmawiam, ale się zdarza, że tak jest. No więc nie jest skąd ta łatka celebryty trenera. Może dlatego, że wiesz, trochę bardziej wypłynęłam na te wody, no ale też nie jestem tym pseudo-celebrytą, bo ja się tam sam nie imianowałem na niego. Też nigdy nie mówiłem, że jestem kurwa najlepszy ze wszystkich, bo pewnie o to ci chodzi, ale rozwij temat, bo czuję, że chcesz coś więcej powiedzieć jeszcze. Ale jeśli chodzi o tą pierwszą grupę, to powiedziałeś, nawet gdyby ktoś cię miał mieć za celebrytę, no to stary, masz jaja, napisze ktoś do ciebie, jeżeli realnie nie masz miejsc, bo nie czujesz, żeby jesteś w stanie więcej osób przerobić, no to napiszesz mu, że nie masz w tym momencie miejsc, albo przekierujesz do kogoś innego. I to jest normalne, bo to, czy ci parę stówek więcej miesięcznie wpadnie w tą czy w tamtą, no to nie sprawi, że zginiesz albo, wiesz, będziesz żył w dostatku. Sprawa jest prosta i to się ma do wszystkich. Do drugiej grupy. Kurwa, ludzie, którzy, jak wchodzicie w story kogoś i widzicie na co drugim story, jak zajebiście dużo mu przychodzi przelewów na Bliku, przelewów bankowych i on jeszcze do tego pisze, no dalibyście już spokój, bo tak naprawdę już jest druga w nocy, a tych przelewów jest coraz więcej. No ja tego po prostu nie ogarniam. Kolejne story to jest zdjęcie jednej jego fury. Kolejne, drugiej fury, w trzecim i w czwartym może jest jakaś metamorfoza, no to jest już, no coś jest już nie tak, no. Maniek, no kurwa. No znasz moje zdanie, ja też tego nie pochwalam i nie propsuję takiego podejścia. Ktoś sobie znalazł sposób na taki marketing dość agresywny i jeżeli to się sprawdza, no to spoko, no to może i to jest jakoś tam, jakimś tam celem do czegoś, albo jakąś drogą do celu, który został obrany. No ja nie potrafię tak się zachowywać, no ja nie lubię robić się pajaca, nie lubię robić coś, co jest niezgodne z moim ja wewnętrznym. No tak jak mówisz, gdzieś tam wrzucanie ilości przelewów, no to jest tak jak chwalenie się informacją o tym, że ile ja nie zarabiam, ile ja mam pieniędzy, a tak naprawdę osoby, które najwięcej o tym gadają, mają najmniej kasy. Bo ktoś, kto ma kasę, ktoś, kto ma jakiś tam swój status, to nie musi tego pokazywać i celebrować. Ktoś jest dobrym trenerem, tak jak powiedziałem na początku, to nie musi tego w każdej storce udowadniać, że jest lepszy od innych. Jeżeli jesteś najlepszy, ludzie ci wystawią rachunek, wystawią ci reklamę. Tak. I takie moje zdanie, nie trzeba tego, kurwa, no nie wiem, no podkreślać, bo wasi trenerzy na pewno do was nie przyjeżdżają osobiście. No kurwa, nie przyjeżdżają, bo niektórzy są zajęci pracą, a nie pierdołami. Jeżeli wiesz, podopieczny, no raczej, no nie wiem, lekarz kurwa do mnie, do domu, nie przyjeżdża z przychodni, tak? Albo, no nie wiem, pani kasjerka z Biedronki nie wiezie mi zakupów do domu. To jest normalne. Tak samo trener, no nie wiem, co to się zrobiła fenomen, kurde, tego, że trener przyjechał do zawodnika. Okej, ja też miałem takie sytuacje, że do zawodnika, do podopiecznego, że gdzieś tam trafiało mi się, że odwiedzałem podopiecznego, ale zazwyczaj jest tak, że podopieczni piszą, Maniek, czy mogę do ciebie przyjechać na trening? Nie ma problemu, w ramach tego, że jesteś moim podopiecznym, to nic nie kosztuje więcej, nie ma żadnej dopłaty, trenujemy sobie normalnie i jest okej. Okay. No ale robić z tego szum, kurde, nie wiem, filmiki nagrywać, że pojechałem, czy to jest taka reklama? Dla mnie to jest antyreklama. Ja, albo wiesz, tam jebanie tych podopiecznych, gdzieś tam pokazywanie, słuchajcie, ja jestem super,
ja na mnie wale w chuja, jestem szczery i w ogóle, tak. A na drugiej stronie gdzieś tam jebanie takiego kolejnego gościa, że nie, nie pamiętam, jakie były sytuacje, że gdzieś tam kiedyś się zgłosił do współpracy, ale źle się odezwał i został zbysztany, tak, przez tego trenera. Tak. No, nie I ładnie, tu, nie ładnie. I tu jest czynnik X, bo dobra, ktoś może powiedzieć, no dobra, panowie, ale co wy pierdolicie? Przecież tak naprawdę, no nie wiem, jak ktoś jest znanym muzykiem, to też sobie pokazuje życie. Słuchajcie, oglądacie raperów, oni pokazują hajs. Ale też życie pokazuje, też trochę coś tam pokazuje, ale pokazuje tyle, na ile chcę pokazać i to jest wszystko. Ale ale nie brakuje. chwalę się, nie wiem, przelewami, rachunkami z banku. Ale tu jest słowo klucz teraz. Coś, co będzie game changerem. Ci sami ludzie, którzy wrzucają te rzeczy, to są ludzie, którzy na każdym kroku podkreślają, że są skromni. Są szczerzy i są skromni. I akurat, gdyby tylko pokazywali dobre, tą kasę, to bym nawet tego tematu nie poruszył. Bo to jest sposób na marketing. Okej, okay, czasy są pojebane, można to zrozumieć. Ale tego to już nie zdzierżę, bo to jest pojebane. Totalnie. Jeżeli ktoś mówi, że skromny, szczery, że jeździ tysiące kilometrów po swoich podopiecznych, jednocześnie przerabia setki podopiecznych miesięcznie, to jest budowanie gówna, za przeproszeniem. No tego nie można koło tego przejść obojętnie, bo to nie jest szczerość i skromność. I żeby nie było, że to jest o jednej osobie, bo tak naprawdę jest tych osób więcej. Kilku jest takich ananasów, których można tutaj by było wymienić, ale nie będziemy ich wymieniać, bo sami macie własny rozum, jesteście na bieżąco, więc po nitce do kłębka dojdziecie. Jeżeli się z tym spotkacie, no to będziecie widzieli, że no, coś tu jest nie tak, no nie? No Maniek, z tymi skromnością... No to też taki mały właśnie, może, nie wiem, od nas apel do takich trenerów, żeby też, jak skoro tak celebrują swoją skromność, tak pokazują, że są tacy wyjątkowi, no to niech może rzeczywiście popracują trochę nad sobą, bo to, że tak jak mówiłem, jesteś świetnym trenerem, bo może takim jesteś naprawdę, nie potrzebuje tego, żeby okazywać to w każdy możliwy sposób i negować postępowanie innych trenerów, tylko dlatego, żeby siebie wywyższać w internecie. No i kurde, no ja nie pochwalam. Nie pochwalam, ale mam nadzieję, że ktoś tam wyciągnie, chociaż może nas obejrzy, wyciągnie wnioski, powie, kurde, rzeczywiście może tak się zachowywałem, może to nie jest jakieś tam fajne, bo albo ktoś powie inaczej, może powie, kurwa, to z zazdrości. My zazdrościmy. Tak, zazdrościmy. No pewnie, że zazdrościmy, no tak. No bo to tylko nie można mieć swojego zdania, bo inaczej nie. Albo jesteś hejterem i zazdrościsz, albo masz ból dupy, tak, no tylko dlatego. A tak naprawdę, no kurwa, no jesteśmy w branży dość długo, branża szybko weryfikuje, no ludzie tak. Dalej się utrzymują. Ja od 2013 roku jestem, czyli 9 lat w tej samej branży, jakoś nadal się trzymam, a nigdy nie musiałem robić jakiejś pajacerki, oczywiście nagrywając kanapę czy coś tam, no to inna sprawa, nie? Ale tam nie musiałem pokazywać swoich przelewów, że atakują mnie ludzie przelewami. Boże święty, już dajcie mi spokój. Tak, tak, tak dajcie tak, mi spokój. Tak już jestem rozrywany, że zaraz będzie lista oczekujących też pewnie półroczna, żeby albo trzyletnia, żeby się dostać na prowadzenie i móc wysłać ten przelew. No. No ale dokładnie, no to tutaj jest powiedziane, to były takie główne elementy, na które warto zwrócić uwagę, szczególnie jeśli chodzi o współpracę online. Bo różnica między wami a nami jest taka, że my to wiemy od kuchni. Więc nie mówimy tego, żeby pierdolić wam za przeproszeniem głupoty, tylko żeby wam dać jakiś pogląd. A to, co wy z tym zrobicie, to już jest ważna sprawa. Wasza sprawa. My sobie gadamy tutaj, my tylko sobie gadamy. Możecie to łyknąć jak pelikany, ale możecie trochę złapać dystans i zobaczyć, że może rzeczywiście coś w tym jest. Maniek, jeszcze kogoś tu możemy do tego wora wrzucić? Jakichś trenerów? No. Nieodpowiedni trenerzy, na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o coś się przycięło. Chwilę. Dobra, już jest. Jeżeli chodzi o właśnie dobór no, takiej no, nieodpowiedni... Proszę? Nieważne, już jest okej, bo coś się przycięło. No. To dobra, myślę, że taki temat ogólny takich największych ananasów i bolączek, jeżeli chodzi o weryfikację takich osób, mamy przerobiony, a resztę musicie zrobić sami. Jeżeli będziecie w rozmowie z taką osobą, to co wam powiedziałem u siebie na kanale też w tym materiale, mówię jeszcze raz, podlinkuję w opisie, jak znaleźć dobrego trenera, nie ma tam żadnej autoreklamy, po prostu są to punkty, które pomogą wam w wyborze odpowiedniego trenera. Kolejny taki temat w sumie chyba można by było już przewinąć cały, bo czasowo się powinniśmy zmieścić. I temat na topie. Czy doping w sporcie to jest oszustwo?
Tutaj dobrze dałeś do pieca. Kurczę, to ciężkie pytanie jest, no, bo ja mogę powiedzieć to z perspektywy osoby, która była po jednej i po drugiej stronie nawet, więc ja zaczynałem, jak byłem sportowcem, zaczynałem, no to zaczynałem bez wszystkiego, ale trzeba brać pod uwagę to, że teraz doping jest powszechny. To nie mówimy tylko o kulturystyce. Ja doping też nie muszę to być tylko strzykawki w dupie przecież, tak? Bo dopingiem jest dużo innych kwestii, które działają na to, żeby wspomóc nasz organizm w pokonywaniu jakichś dodatkowych barier czy w stawaniu się lepszym sportowcem. Ale ja nie uważam, że to jest oszustwo. Ale też nie mogę tutaj użyć argumentu, bo wszyscy używają, nie? To by było też nie fair, nie? Ale to, kurde, no, a jakie ty masz zdanie? Może jakoś mnie tam naprowadzisz też jeszcze, żeby... Przede wszystkim dla tych wszystkich was, hejterków, bo na pewno oglądacie, którzy będą pisali, że wy nie uprawiacie sportu, tylko w majtkach chodzicie na scenę, dajcie sobie siana i nie piszcie komentarzy, bo i tak one nie mają żadnego znaczenia. My się pociągamy pewnie do tego. Bo mamy na to wyjebane, więc to jest pierwsza sprawa tutaj. Druga kwestia. Uważam, że oszustwem jest coś, jeżeli mamy ewidentną przewagę nad wszystkimi rywalami. Jeżeli mamy w zanadrzu takiego asa, o którym oni nie wiedzą, nie są w stanie go użyć i coś, co daje nam ewidentną przewagę. Można się z tym nie zgadzać, to jest tylko moje zdanie. Więc jeśli sport zawodowy jest okraszony dopingiem, niektóre dyscypliny bardziej, niektóre mniej, ale ogólnie dopingiem, bo tak dla laików przypomnimy, doping to nie są używanie substancji, których celem jest tylko zwiększenie masy mięśniowej, ale również poprawa wydolności, zniesienie stanów zapalnych, przezwyciężenie kontuzji, masa rzeczy. Masa rzeczy. Są dyscypliny. Tak. Są dyscypliny, w których wystarczy, że za doping byśmy uznali przebywanie w jakichś warunkach atmosferycznych, gdzie na przykład chyba było coś takiego odnośnie niższego poziomu tlenu, bo to też już nie wiem, nie chcę palnąć głupoty, bo mnie ktoś tutaj wymyśli, ale wiem, że wiadomo, że na wyższej, większej wysokości tlen jest mniej gęsty. I to można uznać, że trenowanie na takiej wysokości przez dłuższy czas powoduje, że sportowiec się do tego adaptuje, więc później jak ma większy zasób tego tlenu, czyli jest na wysokości bardziej zero, no nie, no to ma tego tlenu więcej. Były jakieś takie przypadki w historii, że gdzieś było... 10 minut tam zostało. Możecie w komentarzu wspomnieć, bo coś takiego mi zaświtało w głowie, ale pewnie coś takiego było, że taka ekipa właśnie została zdyskwalifikowana. Oni ćwiczyli już w jakimś ośrodku sportowym, który jest bardzo pewnie wysoko. Co mówisz? W Ekwadorze pewnie, bo tam jest wysoko. Ale wracając do meritum, jeżeli mamy możliwość, jeżeli wszyscy sportowcy z danej kategorii mają możliwość skorzystać z jakiejś metody, niech to będzie doping, niech to będą sterydy. Przecież doping jest, sport zawodowy jest okraszony dopingiem i każdy ma do niego dostęp, to jest oczywiste. I jednak nie wygrywa osoba, która bierze tego dopingu najwięcej. Dokładnie. Tylko osoba, która ma charakter, ma jaja, najciężej zapierdala, najwięcej robi na treningu i ta osoba wygrywa. To nie jest tak jak, nie wiem, już kogo to, Lance Armstronga zdyskwalifikowali. Nie jebnęliby Lance Armstronga i nigdy by doping. Oni też brali doping. Nie wiem, Ben Johnson biegał na 100 metrów. No, Lance był najlepszy po prostu, bo dodatkowo się zasuwać, no. Ben Johnson, tam chyba Ben się on nazywał, biegał na 100 metrów, tak, taki sprinter. Tak. I też jak wyszło, że on brał Winstroll, bo to jest gość, którego najłatwiej można szczalić przez ten Winstroll, to reszta chłopaków powiedziała, brałeś sterydy. Jak nie brali. Jakby mieli dostęp, to już by to tak nie wyglądało. No z tego, co słyszałem, to u sprinterów jest tak, że dzielą się na dwie grupy. Na tych, którzy biorą i na tych, którzy nie dali się złapać. No to tylko tak słyszałem. Tak. Tam ponoć, no kurde, no nie wierzę, że wiesz, no pokonywanie barier 10 sekund w biegu w sprinterskim na 100 metrów, to nie jest jedzenie, kurczę, powideł i owoców na śniadanie, nie? Tylko tam jest też już grubo wrzucone. Tak jak mówisz, hipokryzja zawodników, że ten brał, ale my nie braliśmy, ale dlatego został dyskwalifikowany. Po prostu został złapany i tyle. No. Też ja tu nie usprawiedliwiam nikogo, kto bierze doping. No, ale tak jak powiedziałeś, sport zawodowy to jest pokonywanie barier, ale to pokonywanie barier na zasadzie takiej, że ja przez to, że coś tam stosuję,
to mogę być lepszy na swoim treningu, ale to nie znaczy, że ja leżę, tak jak ktoś kurwa odpisał, że wy to trenujecie z winkami, lazy trening, to lazy trening. Mówię, człowieku, przyjedź kurwa do mnie na trening, zobaczysz, co się dzieje. Nie bez kozery ludzie mówią, o, Tomczuk progresuje. No bo kurwa, ja nie leżę na dupie, na kanapie i nie wbijam testa i myślę sobie, ole, teraz będę rósł, bo wbijam testa, leżę sobie, nic nie robię, chipsy jem, kurwa, herbatniki popijam herbatą, nie? Tylko naprawdę na tych treningach walczę no, jako życie. Jestem lepszy, staram się być lepszy każdego dnia. No i stąd też, to, tak jak powiedziałeś, no tutaj sportowiec, ten, który się wyróżnia, to jest ten, który zapierdala najwięcej. Ja kiedyś zawsze miałem taki skiz w głowie, że nie zrobiłem cardio, ale gdzieś na świecie mój przeciwnik, który przyjedzie zaraz na zawody razem ze mną, on na pewno to zrobił. Miałem się sobie, dobra, kurwa, idę, robię, trudno. Dokładnie. Nie chcę, ale robię, nie? I to właśnie wyróżnia nas, bo wyróżnia osoby, które coś tam osiągają, no bo to jest osoba, która potrafi być tak zdyscyplinowana, że wstanie rano, kiedy innym się nie chce. Pójdzie w zimą cardio robić, kiedy inni śpią pod kołderką, bo jest im zimno. Koledzy idą na piwo, nachlać się, no idą na imprezę w sobotę. Maniek, czemu nie idziesz? No bo ja mam trening, muszę nogi zrobić, nie? Idę do domu, idę spać i tyle, no i to jest moja impreza. Często odmawianie sobie tych przyjemności powoduje to, że stajemy się lepszymi sportowcami, jeżeli o to dbamy. Ale też no oczywiście nie mówmy o skrajnościach, żeby wchodzić już, wiesz, bycie tylko i wyłącznie mnichem, który siedzi w domu, nic nie robi, to spowoduje, że będę najlepszy na świecie. Tu gadaliśmy o tym. Jest okres, że trzeba być trochę takim mnichem. No dziwne, no, żebyśmy... Ostatnio mówiliśmy. Tak, mówiliśmy ostatnio, że nim trzeba być i to nie jest tak, że my jesteśmy w opozycji do tego i hulaj dusza, piekła nie ma, cały rok bajlando, wyjebongo, jak to mówisz i forma się jakoś zrobi. Nie, nie zrobi się. Przecież ty zapierdalasz. Każdy, kto robi, jak przychodzi okres zawodów, też cisnę. I to nie ma czegoś takiego. Nie ma opierdalania. A żeby, mówię, żeby zamknąć ten temat odnośnie tego dopingu, czy to jest oszustwo, my powiedzieliśmy swoje zdanie. Możecie się z tym oczywiście nie zgadzać, ale jeżeli chodzi o sporty sylwetkowe, o kulturystykę, no to te dyscypliny są na tym oparte, jeżeli chodzi. Więc wytykanie tego, że kulturyście, że bierze sterydy, to tak jakbyście mieli pretensje, nie wiem, do Chińczyka, że je ryż. No bo bierze, ale wszyscy je biorą, a jednak ktoś te zawody wygrywa. Ktoś wygląda lepiej. Więc ta osoba, która ma najwięcej... I to nie dlatego, że bierze więcej. Nie dlatego, że bierze więcej. Myślę, że też nasi widzowie są osobami, które mają jakąś podstawową wiedzę i tutaj nie wiecie doskonale o tym, że więcej towaru i nie oznacza w większości lepszych efektów. Pojawia się kupa skutków ubocznych, człowiek się czuje jak gówno, nie chce mu się trenować, nie chce mu się żyć i nic mu z tej anaboliczności, jak nie jest w stanie nawet iść na trening, zrobić dobrego treningu. Także to bez sensu w tym wypadku. No dokładnie. No, ja byłem takim przykładem właśnie też, jak do Rybisia trafiłem, jak on zobaczył wcześniejsze moje postępowania w niektórych przypadkach i powiedział, no panie, tu trzeba trochę zejść w dół. No i to się sprawdzało za każdym razem. Zejść w dół, tak. No musiałem dokładnie zejść w dół i gdzie myślę sobie, no dobra, no mam zaufanie pełne do trenera, on wie co robi i tyle. I tam się nie sprzeczałem z nim, że nie, jednak nie. Tylko tak zrobiłem, tak jak powiedział i było to, no mówię, z autopsji mam informacje. Praktyka. Ja myślę, praktyka. Że dokładnie, często obcięcie takich dawek, już mówię, w kwestii tego dopingu będzie dawało dużo lepsze rezultaty, ale to jest temat na inny materiał, żeby to rozwinąć. Dziękujemy Wam dzisiaj bardzo, powoli nam się kończy czas, żeby się na ostatnią sekundę nie łapać. Za uwagę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o materiale. Jeżeli macie jakieś tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli, czy to z Mariuszem, czy z innymi moimi gośćmi, piszcie śmiało. I co? Zapraszam do subskrypcji kanału. Fajne materiały. Zostawcie suba, zostawcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i... A my będziemy rozmawiać dalej. Tak. Także dzięki jeszcze raz i widzimy się przy następnym materiale. Cześć. Siemanko.